Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry The Last of Us Remaster. Mamy kolejny. Zombie nas gonią, a my musimy uciekać. No. Dawaj. Mam. Dawaj, mamy. No ja wiem, no. Dobra, lecał. Czekamy. No. Sprytny. Holy shit. O, chyba po niej. Gonią nas. Nie słyszałem cię niestety. Dawaj. Go. No przecież biegnie. They're getting closer. Follow me. No co jest? Halo? Aha. Well, shit. O nie, biegnie. Ale czy... Aha. Fajnie. Dawaj. There's an open window. We're almost there. Dawaj. Jest. Okay. Reach up. I got you. Hold on. Give me your hand. My God. Oh yeah. Uważaj! Napisy wyłączone? Dlaczego? I ugryź ją, jak nic. Jak samo jak z tym młodym było. Ellie, your arm. No. Oho. Tak myślałem, że tak będzie. No i wiemy, co dalej się stało. Powiedziała tam, że bardzo dramatycznie jest razem ten, jak stracimy razem mózgi i tak dalej. Tak było chyba. I've done this before. I'm kind of an expert. No. Wiesz, wierzę ci. Some more stuff over there you can break. What are we gonna do? The way I see it, we got two options. Option one, you take the easy way out. It's quick and painless.
I'm not a fan of option one. Two? We fight. Fight for what? We're gonna turn into one of those things. There are a million ways we should have died before today. And a million ways we can die before tomorrow. But we fight for every second we get to spend with each other. Whether it's 2 minutes or 2 days, we don't give that up. I don't want to give that up. My vote? Let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Muy bien. What's option three? Sorry. Come on. Let's get out of here. Koniec. Nie wiem, dlaczego na końcu wyłączone napisy zostały. Nieważne, bo powiedziała, no, powiedziała, że są dwie opcje. Albo łatwa, szybka i bezbolesna. Albo po prostu razem stracimy romantyczny mood. Znaczy ona z L, nie? Fajny, bardzo fajny dodatek. Podobał mi się. Właśnie dobrze, że to że dodali coś takiego. Dodatek taki. Pokazane, co się działo, jak ona go uratowała, no przynajmniej już wiemy jak. Bardzo fajnie, podobało mi się. I znowu będzie pustka, znowu koniec. Znowu koniec. Kolejnej części. Znaczy nie części, a znowu koniec, znowu będzie pustka. Gra zrobiona świetnie, dodatek też. Fenomenalny. Co można nic powiedzieć, no specjalne to było. Czekam na drugą część. Obstawiam, że równie świetna będzie jak ta. Znowu dużo napisów. Była całkiem krótka historia w porównaniu do oryginałki. Oryginałki. Ale równie fascynująca. Nie mam jej za złe, że jest krótka. Przejścia mi się podobały pomiędzy tematem. Były zgrane perfekcyjnie. Ja się nie mam do czego doczepić. Możecie się doczepić co najwyżej do mojego gameplaya, w którym ginę milion razy na odcinek. Ale w końcu gram pierwszy raz i gram od razu na hardzie, a headshoty strzem bardzo ładne, więc no nie można powiedzieć, że jakoś źle gram, ale no czasem po prostu nie wiem. Jakoś... zaćmienia mózgu dostaje czy coś, ale mam nadzieję, że się bawiliście z tą grą równie dobrze jak ja, bo ja się bawiłem przed nią. Wszyscy ci, co mają PlayStation, powinni zagrać w tę grę. Po prostu
exclusive, najwyższe poziomy. Ta muzyka, naprawdę, nostalgia. Naprawdę. Brakowało mi w tym filmie Joela, to było... Tego jego głosu chociaż. Zabrakło. Tym dodatku niestety. Nie ma co się dziwić, pokazywali tą część, w której akurat nie był sobą, że tak powiem. Ale ogólnie bardzo fajne jeszcze tej przypominajki, co było wtedy. Ale mówiła o tym w pewnym momencie, wtedy co uciekła chyba. Wtedy co uciekła i do tego domu pojechała na koniu. To chyba w tym momencie powiedziała. No i okej, nie ma nic więcej, żadnego cutscenki dodatkowej czy coś. Czy frakcje będę przechodził? Nie wiem, raczej wątpię. Także więc ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i jak zwykle widzimy się w przyszłości.